Witajcie bardzo, bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie, w którym przeprowadzę pojedynek między dwoma czasownikami, między czasownikiem enden i beenden. Najkrócej mówiąc, najkrócej wprowadzając, zapraszam. Tak naprawdę temat jest trochę złożony, ponieważ czasowników zakończyć coś albo kończyć się jest w języku niemieckim kilka. Nie tylko enden i beenden. Wspomnę tylko o fertig sein mit. Czy na przykład powiedzieć ich bin fertig mit. Skończyłem to. Ich bin fertig mit dem Essen. Nie? Skończyłem jedzenie. Mówię o tym fertig, ponieważ patrząc na Wasze pytania, myślę, że najczęściej pytacie właśnie o ten zwrot. Fertig sein mit. Który jest dosyć skomplikowany, bo mamy przymiotnik fertig, mamy erekcję przymiotnika, mamy przyjmek mit, mamy dativ, tak się robi skomplikowanie trochę, nie? Ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj nas interesuje enden i beenden. Różnice i zastosowanie. Zacznijmy od enden. Enden oznacza kończyć się. Czyli to nie ja coś kończę, to coś się kończy. I mój pierwszy przykład, który mocno kojarzy właśnie z Niemcami, z moimi wyjazdami do Niemiec i dojeżdżając do Berlina słyszę Der Zug endet hier. Der Zug endet hier. Pierwsze takie skojarzenie, słuchajcie, nie wiedziałem, co się, że kończy się, nie? Takie pierwsze wrażenie. Jeżeli byśmy chcieli to strasznie mocno przetłumaczyć na polski. Tak, tak się właśnie używa. Ten pociąg się kończy. Oczywiście w języku polskim brzmiałoby to lepiej w tłumaczeniu pociąg kończy swój bieg. To jest jasne. Ale tak się właśnie używa. Endet hier. Nie? Co się może enden? Może również ein Frist endet, czyli jakiś termin się kończy. Termin ważności, termin przydatności, termin oddawania prac. Przeróżne rzeczy, nie? Był czas, es gab eine Zeit i w tym czasie trzeba było coś zrobić. In dieser Zeit sollte man was tun oder musste man was tun. Und jetzt der Frist endet. Kończy się, dochodzi do końca, nie? Tu wspomnę o takich słowach jak ist vorbei, die Zeit ist vorbei, albo die Zeit ist um. To są informacje, w których mówimy, że coś się już skończyło, że termin, czas się skończył. Patrzcie, w języku polskim widzimy czas przeszły, skończył się. Nie? Natomiast w języku niemieckim to nie jest czas przeszły, to jest status. To jest wyrażenie jakiegoś stanu, że die Zeit ist vorbei. Czas jest, no nie będę na siłę to tłumaczył, przychodzi mi do głowy słowo przeminął, jest przeminięty, no ale oczywiście nikt tak nie mówi, nie? Der Frist Ultimatum endet, das Ultimatum, nie? Ultimatum się kończy. Droga się kończy. The Weg endet. To ma swoje ścisłe zastosowanie i skojarzenie z tym pociągiem, nie? Który się kończy, nie że się kończy, że ostatni wagon jest, tylko że się kończy, że więcej dalej nie jedzie. Der fährt nicht weiter. Der fährt nicht weiter. Also der Zug endet. Enden również ma takie zastosowanie, jeżeli odnosi się do ludzi. Załóżmy, że ktoś podjął jakąś decyzję. Jemand hat eine Entscheidung getroffen. I teraz my prorokujemy, wyciągamy wnioski, patrzymy, jaką podjął decyzję i jaki to będzie miało wpływ na dalsze jakieś jego działanie. No i jesteśmy złymi prorokami. Mówimy, to się źle skończy. To źle się skończy, nie? Das wird böse enden.
das wird böse enden. Widzicie, wird i enden jako bezokolicznik. Jaka to jest forma gramatyczna, jaki to jest czas? Oczywiście, pięknie, bardzo dobrze. To jest czas przyszły, futur eins. To się źle skończy, nie? Bo chłopak robi takie rzeczy, bo jeździ, bo sprzedaje, bo robi coś na pograniczu prawa, nielegalnie może nawet. Mówimy, nie, das wird böse enden. I drugie zdanie, które się tutaj też kojarzy, czy też pytanie, też właśnie a propos decyzji podjętych, nie? I pytamy albo siebie, jest to pytanie retoryczne, albo do kogoś skierujemy to pytanie. Jak się to dla niego skończy? Jak się to dla niego skończy, że on robi to, że jeździ, że sprzedaje, że zostawia rodzinę na kilka minut? No, przeróżne rzeczy można tutaj podpiąć, nie? Po niemiecku zabrzmi to pytanie: Wie wird das mit ihm enden? Wie wird das mit ihm? Wie wird das mit ihm enden? Czyli jak to się skończy z nim? Dosłownie. My z nim, mit ihm. To jest celowe, świadome moje tutaj użycie. Znaczy, ja tego nie wymyśliłem, nie? To jest język niemiecki. Tłumaczymy to natomiast na polski taki grzeczny, no taki bardziej polski dla naszych uszu, strawną wersję, jak się to dla niego skończy. Nie? Że ktoś, albo on podjął decyzję, albo ktoś wokół niego, za niego podjął decyzję i co się z nim stanie. I ostatni przykład z czasownikiem enden. Tak zwany spoiler, czyli mówimy, jak się film skończy, nie? Nie róbcie tego. Nie róbcie tego. Sam osobiście tego bardzo nie lubię, jak ktoś mi mówi treść, nie daj Boże, zakończenie filmu, które on widział, a ja jeszcze nie, i on mi poleca, jednocześnie sprzedając mi zakończenie. Nie, tego nie chcemy. Das wollen wir nicht. Ale załóżmy, że ktoś taki się znajduje i mówi nam: ten film kończy się jego śmiercią. Der Film endet mit seinem Tod. Der Film endet mit seinem Tod. Film się kończy jego śmiercią. Czujecie to enden? Kończyć się. Droga, jazda. I w takich bardziej abstrakcyjnych pojęciach, jak to się skończy dla niego, cała ta historia, nie? To jest enden. Natomiast beenden, słuchajcie, beenden, w tym czasowniku jest sprawca i jest jakieś wydarzenie. I my coś tam zakończyliśmy. Tak jak przy enden nie ma sprawcy, czyli nie jest powiedziane, że ktoś coś spowodował, że coś się skończyło. Nie. Enden opisuje tylko pewne zjawisko. Nie? Pewne wydarzenie, które się kończy albo się skończyło. Natomiast przy beenden mamy sprawcę, czyli mamy kogoś, kto coś zakończył. I powiem Wam szczerze, że najczęściej widzę ten czasownik w kontekście zakończenia jakiegoś etapu edukacji, jakiegoś etapu wykształcenia. Czyli na przykład ktoś mówi: Ich habe die Polizeischule beendet. Skończyłem szkołę policyjną. Ich habe den Kurs beendet. Zakończyłem ten kurs. Chociaż tutaj bardziej mi po głowie chodzi: Ich bin mit dem Kurs fertig. Er hat die Lehre beendet. On skończył naukę w domyśle zawodu. Nie? Uczył się na, nie wiem, na tapicera, na stolarza i tak dalej. Er hat die Lehre beendet. Można, jak już powiedziałem, Schule można beenden. Można Universität beenden. Nie? Czyli jakąkolwiek szkołę. Że jest sprawca, jest ktoś. Er hat die Schule beendet. Er hat die Uni beendet. Skończył ten uniwersytet. Nie kojarzę, nie widziałem tego, no też nie jestem wyznacznikiem, ale trochę tych papierów niemieckich, książek to może nie, ale artykułów czy materiałów mam do czynienia
I na przykład nie kojarzę to, że ktoś skończył śniadanie. Er hat Frühstück beendet. Brzmi to dziwnie dla mnie. Nawet tego nie napiszę. Ale wypowiedzcie się też. Chcę was znać wasze zdanie jako użytkowników. No ja z wykształcenia germanista, ale no ten mój mankament polega na tym, że mieszkam w Polsce i nie mam tego codziennego kontaktu z niemieckim takim, wiecie, na co dzień. Oczywiście mogę mieć i w jakiś tam sposób staram się to nadrabiać. Mam na myśli filmy, seriale, YouTube i tak dalej, ale to nie jest to, nie? Jednak to jest... Nie siedzę w tym zupełnie tak po uszy. Nie? Natomiast wasze zdanie chciałbym znać. I beenden właśnie oznacza, że ktoś coś zakończył, w domyśle kurs, szkołę, jakieś policjalne, jakieś podyplomowe i tak dalej. Beendet. Kojarzone z Ausbildung. Nie? Tak to widzę z tymże czasownikiem beenden. Czy skończyłem jeść? Nie pasuje. Czy skończyłem jakąś pracę, na przykład sprzątanie pokoju z beenden? Też mi to nie pasuje. Raczej es fertig sein, nie? Albo ich bin aufgeräumt. No już jakby tutaj przychodzi czasownik aufräumen, nie? To tyle. To tyle. Jakbyście chcieli mnie wspierać w moje działania, to obok przycisku subskrybuj jest przycisk wesprzyj. Kliknijcie, zobaczcie co tam mam, na jakich poziomach i co możecie za to otrzymać. W jaki sposób wspieracie mnie dzięki temu, że mogę dalej tu kręcić i działać. Już nie chcę się rozwodzić, tam w opisie filmu zobaczycie pewne informacje o mnie, temat, linki do podcastów, do Instagrama, do Facebooka, do grupy zamkniętej. Zapraszam, nie? Zapraszam do nauki. Kończę, idę na obiadek i będziemy nagrywać dalej. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej!